Hejka Marcin, mam sprawę. No dobra, dawaj, co znowu? Oglądałem twój poprzedni film, byłeś na nim jakoś inny niż zazwyczaj. Serio? Słuchaj, policja mogłaby coś podejrzewać. No dobra, w sumie masz rację. Nie zbudzaj żadnych podejrzeń, nic się nie dzieje. Ej, bo wiesz, w sumie to już mam wystarczająco pieniędzy, a głupio by było tak po prostu zamknąć lokal. Wszystko jest okej. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Nie, nie musisz. Sam sobie poradzę. I myślę, że ci się spodoba. Nie mogę się doczekać. Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Papa's Freezeria to go. I tak... kontynuujemy naszą przygodę. O, Pinch Hitwell. Pinch Hitwell? Okej, okay, nie powiem, z czym mi się to kojarzy, to imię. Hitwell? Okej. Okay. Chodź tu, panie. Co ma na czapce? Ten gość jest dziwny. Okej. Okay. Dziwne zamówienie chcę. Naprawdę mamy teraz mały kubek. O nie, będziemy mieć przejebane. Dobrze, że kupiliśmy sobie tutaj trzeci. Ja nam przyda. Już kolejny przyszedł. Ja mu to szybko zrobię. Dobra. Tyle. Plus tyle. O. Okej. Okay. Smacznego. Cześć, William. Jak tam? O, on będzie na przykład Star Customer. On będzie chyba pierwszym złotym Star Customer. Dobra. Tutaj masz. Jak chcesz. Okej. Okay. Nie. To mu to zbutujmy. Przyszedł Roy. Dobra. What do you want? On chce takie rzeczy. O, teraz to jest komplikowane z tymi kubkami. Mam 3 do wyboru. Im więcej mamy, tym bardziej to jest skomplikowane. Ja się coraz bardziej mieszam. Tutaj w tej robocie. Co to w ogóle ma być? No i kolejny przyszedł. Czekać. Ja tutaj swoją robotę robię. Okej. Okay. O, perfekcyjnie. Fajnie. Perfekt. Tak. Złote gwiazdki teraz? Czy nie? Dobra, to mu też zboostujmy, zróbmy to. Chociaż to przyjmijmy już. Ona chce S! To ona chce teraz mały kubek. What the hell? What the hell, why? Dlaczego? Średni kubek ci nie pasuje? Teraz mały bierzesz? Trzeba było nie kupować tych małych. Po co mi utrudniacie grę? My God. Prawie perfekt. Prawie. S, fajnie. Pianki. Zielone liście.
Zajebiście. Babcie jedzą liście. Normalnie... Spoko. O, a dziadek to już... Normalne zamówienie, co? No już! Mój Boże! Ile? Nie stresujcie mnie! Okropne! Ludzie, jesteście okropni. Tyle mi tutaj chodzicie. Dlaczego mi chodzicie? Nie możecie poczekać. Chodzą, dzwonią i... No, ciesz się tym lodem. Wyjdź. Wyjdź po prostu, proszę. O nie, to znowu on. To ten Francuz. Hello, Francuzie. Bonjour, mama boy. Monsieur. Jojo. Co chcesz? Je m'appelle Martin, dam ci dobrego loda, jeśli chcesz. Pewnie chcesz. Kto by nie chciał takiego ładnego loda? Okej. Okay. Zróbmy to szybko, szybciutko. Spoko. Śmietaneczka, truskaweczka, czekajcie, jeszcze orzeszki i za chwilę będzie ostatnie, czyli wisienka i jest super, możesz jeść, oczywiście, że perfekt, ja jestem świetny, jestem świetny, nie musicie mi to mówić, jestem świetny po prostu w tym, co robię. Bez dwóch zdań. Ja normalnie robię perfekcyjną robotę i nikt temu nie zaprzeczy, ponieważ I am the king. Okej, tak, banany ustawmy. Smacznego. Dziękuję. Dziękuję za medal. Nasz serwis ostatnio był 100%. Mam to gdzieś, co ty mi mówisz. 100% miałem. Nikt tak nie miał. Jesteśmy najlepsi. We are the best. Co my możemy jeszcze kupić? Na razie nic, ale jakby na to tak spojrzeć, to jesteśmy bogaci, więc no. Jesteśmy bogaci. Dzięki tej robocie. Dziękuję. Dziękuję tobie, że wydajesz u mnie pieniądze. Okej. Okay. Ja nie rozumiem, dlaczego oni zawsze biorą to samo. To jest trochę... Czemu nie chcecie wziąć na przykład czegoś innego? I mean, to jest zbyt łatwe, gdy ta sama osoba ciągle bierze to samo. Dobra, może mogliby zrobić tak, że każda osoba ma jakąś jedną ulubioną przyprawę, ale inne rzeczy by się na przykład zmieniały co jakiś czas, ponieważ to jest... No, widzicie jedną osobę i znacie na przykład jej zamówienie już na pamięć, więc wiecie już, co musicie robić. Tak jak na przykład ja u Williama. Ja znam jego zamówienie bardzo dobrze. Prawie, że na pamięć, więc gdy go widzę, przychodzi, to
Już wiem. Co robić, co klikać. U niektórych to... U niektórych, no... Nie zawsze idzie zapamiętać. Ale to chyba... Zależy od... gustu czy coś? Zależy od tego, jak bardzo się lubi daną osobę chyba. No... Na przykład ja z Williamem jesteśmy bardzo sobie bliscy. Chyba nawet za bardzo. no. Czy znowu ktoś przyszedł? O mój Boże. Opłaca się. Może. Okej. Okej. Zróbmy. Chwileczkę. O. Tu ładnie. Orzeszki. No co tu kurde mówić? To jest... To jest easy. Chociaż stresujące, ale easy. Dobra, zróbmy to szybko. Najwięcej was matka nie miał. Halo? Jak szybko wy tutaj przychodzicie, dochodzicie? Jak kto woli to wymawiać, to drugie jest trochę bardziej dwuznaczne, ale okej. Jedz smacznego, podziel się z kotkiem przy okazji. Perfekt. I mówię, to jest perfekcyjne, to każdemu będzie smakować. To jak tobie zasmakuje, to jemu też zasmakuje. No, ja ci mówię. To wcale nie jest tak, że kot się zatruje. Nie. To jest perfekcyjny. To jest... Czymś tak dobrym, nie idzie nikogo zatruć. Ja i moje lody to dzieło sztuki. Ja powinienem chyba podnieść cenę tych lodów, ponieważ są to perfekcyjne lody. Oni mi dawają ile? $5 za perfekcyjne lody. O ty na początku do mnie nie byłeś dobry. Tyle co pamiętam, ty? Nie, ty nie byłeś miły dla mnie. Dalej nie jesteś dla mnie miły, dalej krzyczysz. Jak pojebany. Jakbyś nie mógł spokojnie powiedzieć swojego zamówienia. Nie wiem co cię gdzie, co cię ciśnie. Ale my god, uspokój się i zamknij mordę. Perfekcyjne! To jest perfekcyjne! I nie, no... I banalne przy okazji. Ponieważ, no... Jak? Po co to jest? Po jakiego chuja to jest? Ja pierdolę. Co gruby? Kapisz się? A może tam zupy zjasz? Może jakiś... no popatrz na kwiatki. To była desowa pokonacy i w ogóle... Gumy balonowe. No tu w ogóle ładnie tu jestem. A ty co? Patrzysz w ogóle do mojej kuchni. Gapisz się, już się nie możesz doczekać. Może poczekasz tak trochę cierpliwie, a nie tak jak teraz niecierpliwisz się. Tak nie można. Tu masz, to jest perfekcyjne. Ja ci mówię, perfekcyjne. Żryj to jak wszystko. Co jesz, ponieważ widać to po tobie, ale okej. 6 customers, no ja mówię service quality perfect 100%. Nie wiem czy się da 101.
Ale może jakby się dało? Nie no, bo 100% max, ale... Jakby się dało, to bym to zrobił oczywiście. Halo, ja bym tego nie zrobił. Żartuję się, nie? Ja... Marcin Gaming. No, ja... Jest śmieszne normalnie. Śmieszne, ja wszystko zrobię. Ja wszystko. Perfekcyjne. Wszystko, awesome. Na maksa. Okej. Okay. To już szybko zrobimy. Szybko zbustujemy. Będzie super. Ale ta muzyka jest świetna. Ta muzyka jest najlepsza rzecz. Relaks i w ogóle. Spokojna muzyka. Hawajska. Niczym się nie przejmujesz. A tu się przychodzi taki William Afton. Okej. Okay. Okej. Okay. Spoko. Cześć, panie Pomidor. Greg. Chyba go dawno nie było, ponieważ... Za bardzo go nie kojarzę. Dobra. Już się powoli mieszam w tych wszystkich smakach. To nie jest dobre. O, ty S bierzesz? O mój Boże. Nie żartuj se. Dobra, to przyspieszę, ponieważ oni się zderzą, że tak powiem, tymi lodami. Wszystko się wyleje, rozpierdoli się, będzie rozpierdol w kuchni. Dobra. Sorki, małe błędy techniczne. Tak. Przeszłem ten dzień już. Bo nie chciałem spowalniać. Ale fajnie. Znaczy się nie fajnie, bo błędy techniczne, ale fajnie, dostaliśmy coś nowego. Jakieś pączki, jakiś gościu, który wygląda dziwnie. James. Okej. Okay. Cześć, panie. Oh my god. Jeszcze więcej. O Boże! Co to za pączki? Żeby ktoś pączki miał takim. O bo. Co? Do co chodzi? Okej. Okay. Nie wnikam. I don't care. Już idę. Nieważne, ciul. Robimy. Szybko. Gdzie? Tu, okej. Okay. Tu. Mieszam się naprawdę już w tym wszystkim. Okej. Tu. Okej. Okay. Będą być dobrze. Jest! Perfekt! Dobra. Ktoś... Nie! Spierdzielej. Okej. Okay. Szybciej. Może troszeczkę tam się coś... robi. Dobra. Zdążymy. We are really fast.
O kur... Okej. Okej. Nieważne. Niechcący na... Nieważne, zostawmy to tak. Zostawmy, nieważne. A co? Smacznego. O, znowu pomidorowa. Zrosło wczoraj. Czemu by nie? Ten gościu jest jakiś... Jakiś dziwny! Dziwny jesteś, gościu! O nie, teraz będę się musiał śpieszyć. I to bardzo. Bo ten gościu chce mniej usmażone rzeczy. Raczej te, ten shake, ice shake. Okej. Okay. Szybko jedz! Szybciej! Dobra, dobra. Idź już. Nie zawracaj dupy! O, udało się, okej. Okay. Okej. Okay. Spoko. Okej. Cześć, panie dziadku. Jak tam? Dynamite. Okej. To i to. Super. Okej, przyjmijmy ją. Remnant. Ona żelki wpierdala, o Boże. Co? Okej. Dobra, został dziadek i jakaś taka kudy czarownica. Spójrzcie na nią. Zaraz rzuci klątwą. Ja wam mówię. Tak będzie. Dobra, dziadek. Tu masz loda z truskaweczką. O. Nie, orzeszki. Jeszcze orzeszki. I teraz wiśnia, spoko. Super. Super. Jesteśmy zajebiści. To jest oczywiste po prostu. Nikt temu nie zaprzeczy. Gdzie są moje żelki? Tu. Z literią. Tu. No i super! Perfekt! Mega! 99. Ja miałem 100. Miałem 100% w tej grze, więc nie macie mi nic do powiedzenia. Pocałujcie mnie w zad. O, mogę coś kupić. Dobra. Kupmy Anker. Może to. Okej. Okay. Będzie fajnie. Będzie drzewko w środku. Wow, jakie dupne to jest. Wow.
Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie pierdalne. Jedna wielka palma. Co w ogóle? Okej. Nie mam pytań. I have no question. Dobra, miksujemy. Super. Zajebiście. O kur... To pan Roy, to se pan poczeka jeszcze trochę. Teraz. Okej. To mnie trochę irytuje, że oni biorą ciągle to samo. Jak kurde boty. Pierdolone boty. No kurde, wejdź. Okej. Easy. Easy. James, jedz. Easy. Okej. M, okej, jak middle. Middle. Fajnie. Spoko. Kurde. Okej. Kończymy ci loda, Roy. Let's go! Nie wiem, ja jestem taki szybki. Jestem really, really fast. Nawet nie potrzebuję 4 mikserów. Może niekiedy 3, ale 4 nie potrzebuję. W większości tylko 2. MatPat wrócił z Theorem of Nafie. Nową teorią. O czym tym razem? Znowu kurde. Mordowanie dziecki. Kolejne zabójstwa. Jest tego coraz więcej. Coraz częściej. Spoko. William się cieszy. Okej. Spoko. Jedz smacznego. Perfekt. Co by tu mówić? No, perfekt. Po prostu. No nie ma tu nic do gadania. Tu jest po prostu... biznes. Perfekcyjne lody. Takie nigdy nie jeliście. Ja wam mówię, nigdy. Takich nigdy nie było. Na tym świecie. Ja wam mówię. Dum. Ale on chce nawalone. MatPat, ile ty... A to dla MatPata jest, tak? Tak, to jest dla MatPata. Ile ty, kurde, orzechów wpierdzielasz? No i... zajebiść. Perfekcyjne. O! Przyszła. Pani nauczycielka z historii. Teraz będzie, kurde... naśladywać, kurde... naśladywać? Naśladować Hitlera. Taka kurde wredna nauczycielka historii. Ale nie wszystkie są wredne, ale... nie wiem czemu, ale ona akurat wygląda bardzo wredno. Naprawdę, ona wygląda
na bardzo wredną nauczycielkę historii. I mean, ja miałam kiedyś wredną nauczycielkę z biologii. Ale no. Z historii to tam... Okej, zdarzało się, ale nie aż tak często. I mean, kto miał wredną nauczycielkę z historii, może napisać, bo... Raz mi się zdarzyło. Tak w miarę. Więc no. Jedz. No perfekt. Ja ci mówię. Idź kurde. Opowiadaj swoim kurde uczniom o historycznych lodach. Moich najlepsze lody z historii. Ja no stop. No ja pierdolę no. Najlepsze lody ever. Kto robi najlepsze lody? Ja robię. Bo jestem najlepszy po prostu. Okej, więc... Ja nie mam co powiedzieć. Ta gra jest... What? Ona jest zbyt easy! I wszyscy mi piszecie, kiedy Papas Frizeria. Nagraj Papas Frizeria. Fajnie, nagram, ale ta gra jest easy. Ja wam mówię, easy. Easy. Sami spróbujcie. Możecie zagrać, pobrać. Ja wam mówię, jeśli macie Aptuit, jeśli macie Aptuit, to się wymawia Aptuit, nie wiem, tak to się jakoś pisze. Ale pewnie wiecie o co chodzi. Tam są gry za darmo, to tam możecie sobie wpisać Papas Frizeria. Fajnie, zainstalujcie za darmo. Żadnych wirusów przy tej grze akurat, bo Minecraft akurat miał wirusy, kiedyś na ten pobrałem. Ale to nie ma wirusów i to jest fajne, ponieważ jeśli coś by miało wirus, to bym wam przecież tego nie polecił. Więc, więc ja wam mówię, sami spróbujcie, zagrajcie. Gra jest easy! I relaksuje ludzi, kurde, jeśli są... Nie wiadomo, w jakim stresie. Może... Możecie, nie wiem, być na wakacjach, a jeśli się nudzicie, to włączcie sobie Papas Frizeria i... Patrzcie na te lody piękne i wam ślinka leci i mówicie, kurwa, też chcę takiego loda. I lecicie do sklepu po lody i je jecie. No, tak. Więc to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, standardowo, nie wiem po co to mówić. Każdy wie jak działa YouTube, więc nie wiadomo po co mówi się. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, ponieważ i tak to zrobicie, bo no mnie lubicie, tak? Tak? Lubicie mnie? Jak tak, to ja was też, okej? Okay? Dziękuję, jesteście zajebiście. Cześć. Co? Co za w ogóle pożegnanie, what the fuck? Okej, okay. Nie no. Trzymajcie się, pa i cześć. Pa.